Panie trenerze, początek roku no niezbyt udany, trzy mecze, dwa wyjazdowe, no i pierwsze w Krośnie, no niestety trzy porażki. Co stało się w meczu z Gliwicami? Z Gliwicami, no, byliśmy przygotowani do tego meczu bardzo, chcieliśmy wszelką cenę go wygrać, ale zauważył na tym kilka prostych błędów. Nie broniliśmy jeden na jeden, założenia taktyczne zawodnicy realizowali praktycznie w 90%, ale przełożyła gra 1 na 1. Przegrywaliśmy z góry. W końcu wygraliśmy deskę, ale to nie przełożyło się na cały mecz. I później, wiadomo, zespół nie jest tak słaby, jak się wydaje. Pokazał charakter, a my nie wzięliśmy tego do serca. Przeszliśmy koło meczu i taki wynik, jaki był, każdy widział. I po prostu nie trzeba wyciągnąć z tego wnioski i na przyszłych meczach po prostu poprawić to. W meczu z GTK zadebiutował Kuba Duski. Biorąc pod uwagę, że Kuba, jak sam mówił, jest w wakacyjnej formie, to całkiem dobry występ. Tak, na to już my oczekiwali od Kuby. Zrobił to, realizował te wszystkie rzeczy, które chcieliśmy. Trzymał deskę, bił się pod tablicami, tam bodajże 4 punkty. Na tą chwilę nie będziemy wymagać, ale wiadomo, już w kolejnym meczach na pewno będzie ważniejszy postacią niż do tej pory. W niedzielę kolejny mecz wyjazdowy, wybieracie się do Bydgoszczy na mecz z Astorią. Astoria straciła w ostatniej chwili rozgrywającego Marcina Dymałę, co stawia Was w trochę lepszej sytuacji i Astoria niewątpliwie bez Dymałę będzie troszkę mniej wymagającym przeciwnikiem. Tak, ale na pewno wybieramy się tam, ale nie ma co lekceważyć tego zespołu. Łańcuch pojechał tam kilka kolejek wcześniej i przegrał dość wyraźnie, także nie ma co lekceważyć tego zespołu. To Astoria nie był tylko Dymała, tylko jeszcze jest kilku dobrych zawodników. Trzeba po prostu przyłożyć się do tego meczu, wszystkie założenia zrealizować, zacząć w końcu bronić jeden na jeden i na pewno przyniesie to dobry skutek. Musimy się odbudować po tych trzech kolejnych porażkach. Myślę, że Astoria to jest dobry przeciwnik, żeby to po prostu zrobić.